Cześć, witajcie moi kochani na kanale Kolorowy Ptaszek. Witam Was ja i moje dyndające świąteczne zwierzątka. Jest iście świątecznie i w tym świątecznym klimacie dziś będziemy otwierać pudełka subskrypcyjne. W zasadzie jedno pudełko i nie jest to w tym miesiącu pudełko, a kosmetyczka z produktami kosmetycznymi Look Fantastic. Od 12 miesięcy już praktycznie subskrybuję te pudełka i w zasadzie od stycznia, więc nie miałam jeszcze grudniowego. Jestem podekscytowana, byłam ciekawa, co będzie w środku. Mamy jednak grudzień, święta, prezenty, także zobaczymy, co Look Fantastic dał nam w pudełku subskrypcyjnym, ale również otworzymy też pudełko Mystery Box. Jakiś czas temu zakupiłam kalendarz. Jeżeli nie oglądaliście kalendarza Glossy Box, to serdecznie Was odsyłam do filmu. Zobaczcie sobie. No i była taka promocja, że jeżeli zakupię ten kalendarz, to dostanę jeszcze pudełko za darmo z kosmetykami. Pudełko niewiadome, nie wiemy, co jest w środku, jak sama nazwa wskazuje, także nie przedłużając, zaczynamy. Hopsamy razem ze zwierzątkami, aby zobaczyć, co jest w pudełkach. Zostańcie ze mną. Dobrze, zaczniemy sobie od pudełka Look Fantastic. W zasadzie kosmetyczki Look Fantastic, nie mogę się przyzwyczaić. Pokażę Wam jeszcze, moi drodzy, zapowiedź na kolejny miesiąc, a mianowicie będzie to serum z kwasem hialuronowym, witaminą C z This Works, 15 ml. Jeszcze nie miałam tego produktu, także jestem ciekawa. Ogólnie zawsze mamy taką zapowiedź. W tym miesiącu to było coś tam z Medic Aid, także jestem podekscytowana, bo uwielbiam tą firmę, także wiecie. Lecimy. O, akurat pierwsze, co wyciągnęłam, to właśnie ten mus micelarny oczyszczający, 40 ml z Medic Aid. Zaraz Wam tu wszystko pokażę. Tak to wygląda. Tutaj mamy pompeczkę i będziemy mogli sobie wyciągać i oczyszczać twarz. Na pewno przetestuję, nie mogę się doczekać. Uwielbiam markę Medic Aid. Na pewno w kalendarzu z Sephory, jeżeli nie oglądaliście, to zobaczcie koniecznie. Skusiłam się na ten kalendarz przez serum z Medic Aid. Tam było chyba z kwasem hialuronowym, nie pamiętam. Ale miałam też taki booster z Medic Aid, który był obłędny, świetny był. Oczywiście te produkty są drogie. On kosztował chyba przeszło 40 funtów, więc mnóstwo kasy, ale naprawdę świetny produkt. Świetny. Droga firma, ale bardzo się cieszę. Naprawdę super produkt. Lecimy dalej. Co tam będzie, co tam będzie? O, hand cream. Neutrogena, jest to taka fajna firma z takimi balsamami i kremami, które są bardzo nawilżające, dobrze nawilżają, więc myślę, że na ten taki okres zimowy bardzo fajnie. I tutaj mamy 50 ml, fajny taki do torebusi. Lecimy dalej. O, teraz mamy produkt do makijażu i jest to eyeliner z tej firmy, zaraz Wam powiem. Trina. Ja nie wiem, jak to się wymawia, także jeżeli wiecie, to dajcie znać. Wiem, że wiele osób ma z tym problem. Tak wygląda produkt. Zobaczymy. O, on jest chyba z gąbeczką. Tak wygląda. Teraz sobie sprawdzimy. Tak, jest to gąbeczka, ale jeżeli chodzi o pigment, to jest bardzo fajny. Zobaczymy. Będziemy testować. Ja wolę jednak w pisaku linery, ale wiecie, tego nigdy, nigdy dość. Okej, okay. Fajnie, że jest w ogóle produkt do makijażu, także super. O, cud, Christoph Robin, Boże, moje marki, słuchajcie, ja się cieszę. Mam taką maskę z Christoph Robin, która jest świetna. Polowałam teraz na szampon, niestety wykupili mi, ale oczywiście poluję dalej, bo ta seria, jejku, na Instagramie macie na pewno, w wyróżnionych relacjach, coś z włosami, tam na pewno macie tą maskę, ja ją testowałam, jest obłędna, przepięknie, ona jest z olejami, przepięknie nawilża te włosy, odżywia, one są takie jak po wizycie u fryzjera, no po prostu bomba, bomba witaminowa dla włosów. I z tej serii chciałam właśnie kupić szampon, no ale wiecie, ubiegli mnie. Nic nie szkodzi, ja poluję dalej. Christoph Robin jest to taka firma fryzjerska, także no, jestem podekscytowana. Natomiast tutaj mamy skrab z wodą, z solą morską, z wodą morską, z
solą morską, Katarzyno. I jest tutaj 40 ml. No, ja tak powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy przetestuję ten produkt. Nie będę tutaj owijać bawełnę, ponieważ moja skóra głowy bardzo źle współpracuje z takimi peelingami gruboziarnistymi, tylko enzymatyczne, dlatego no będę się bała, bo już jeden bardzo mocno podrażnił mi skórę głowy. Ale jak ktoś lubi, to czemu nie? Okej, 40 ml to jest też to być expensive. Okej, lecimy dalej, już mamy 4 produkty, bardzo fajnie, jeszcze 2. I tutaj mamy By Terry, super, bardzo fajnie, to też jest druga firma. I rozświetlający CC Serum. Okej, 7 ml, czyli taka mini próbeczka, już Wam pokazuję. Tak to wygląda. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Nie mam pojęcia, jak to działa, co to robi, także czekamy. I tutaj mamy ostatni produkt. Ultra Repair Cream. Intense Hydration. I tutaj dla suchej skóry krem. 28, prawie 29 gramów. Gdzieś mi się to kojarzy, ta firma z Look Fantastic. No super. Taki krem też sobie możemy przetestować, jeżeli on jest taki dla suchej skóry, czyli akurat na ten okres jesienno-zimowy, bardziej zimowy teraz już. Potrzebujemy dużo nawilżenia, także bardzo fajnie. Myślę, że te produkty akurat teraz się udały. Nie ma tutaj jakiejś dużej ilości produktów do makijażu, ale tak czy siak bardzo mi się podoba. Mamy już wszystko, wszystko, wszystko. Mamy tutaj 6 produktów, no 5. Wydaje mi się, że to jest taka mała próbeczka, ale powiem Wam, że jak na Look Fantastic, czasem są takie średnie produkty. Natomiast jest bardzo fajnie i ta kosmetyczka. Latem też była kosmetyczka zamiast boksa. No taka przeźroczysta, taka średnia, no wiadomo, wakacyjna, wyjazdowa, a ta jest taka bardzo fajna, welurkowa, klimatyczna, bardzo fajna, z napisem Look Fantastic, podoba mi się. Look Fantastic, podoba mi się, super, dzięki, fajny grudzień, fajne święta. Także dajcie znać, jak Wam się podoba zawartość produktów z Look Fantastic, kosmetyczki tym razem. A teraz przechodzimy szybciutko do boxa, Master Boxa z Glossy Box. Także lecimy. Dobra, kochani, otwieramy. Jestem ciekawa, jak to wygląda w środku. O Jezu! Pokażę Wam. Widzicie? Jak oni to przepięknie zapakowali. Tutaj mamy taką pieczęć. W pudełkach z Look Fantastic też zawsze otwierałam tą, przecinałam tą pieczęć. Jak ktoś był ze mną na Instagramie, to widział, jak wcześniej otwierałam te pudełka na Instagramie. Także, no wiecie, nie przedłużając, otwieramy to. Tak sobie przesunę tą wstążeczkę. Bardzo fajna, bardzo ładna, czarna, piękna. No i pozbywamy się pieczęci oficjalnie. Ogólnie bardzo ładnie pachnie to pudełko. Pięknie, no jeżeli chodzi o estetykę, to pięknie to wygląda. W środku produkty. No i ja sobie tutaj położę standardowo i będę Wam pokazywać, co jest w środku. Okej, pierwszy produkt. Vegan by Happy Skin. Original Skin Essence Toner. Lotion Tonic. Z rumiankiem i sokiem z aloesowym. Okej, czyli mamy jakiś tonik, firma nieznana, zaraz Wam już pokazuję. I tutaj mamy ile mililitrów? 100 ml. Bardzo fajnie. Myślę, że będziemy mogli sobie już taki produkt przetestować. Ma w sobie aloes i rumianek, czyli będzie to taki kojący produkt. Bardzo fajnie, czyli to, co powinien spełniać taki toner nawilżający. Toner jest to coś, co przygotowuje tą skórę przed dalszymi etapami pielęgnacji. Także ja myślę, że fajnie jest używać. Nie wszyscy to używają, ten toner, tonik, mgiełki, ale uważam, że bardzo fajnie koi skórę po myciu. Także super. Ja się cieszę, uwielbiam takie produkty. Lecimy dalej. O, kosmetyk do makijażu. Brow
friends forever. I tak tu faktycznie pisze. I to jest The Beauty Crop. Tak, The Beauty Crop. I kosmetyki z tej firmy pojawiły się właśnie w kalendarzu adwentowym. Tam była chyba jakaś mgiełka czy coś takiego. Nigdy nie używałam tych produktów. Nie wiedziałam w ogóle. Znaczy, dobra, nie. Widziałam gdzieś, przemknęła mi kiedyś ta firma. Ale jakby mega cute. Zobaczcie, jak to wygląda. Te serduszka. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I co to jest, powiedzcie mi? Niby, że to jest żel do brwi. Że daje volume, definiuje, ale on jest taki nawilżający z witaminą E i z olejkami, więc no ciekawe, ciekawe, czy to ma utrzymywać, czy nawilżać. Muszę o tym poczytać. A jak używaliście i wiecie, co to jest, to dajcie znać. Dobra, lecimy dalej. I La Maska, o Boże, czy to jest ten tusz? A nie, to jest... Liquid eyeliner. Ten, nie wiem czy, no ogólnie tak wygląda szata graficzna. I z tej firmy miałam tusz. Był wspaniały, bardzo fajny, troszkę się tam gdzieś osypywał, ale jak on ładnie wydłużał te rzęsy, bardzo ładne, bardzo ładna, taka czerń była faktycznie czarna. Super tusz, świetny tusz, naprawdę polecam wam serdecznie. A tutaj mamy eyeliner, kolejny eyeliner. Co oni mają z tymi eyelinerami? I La Maska, i to jest ta mniejsza pojemność. Zobaczmy, jak jest w środku. O, też gąbka i taka grubsza. O Jezu, jaka gruba gąbka. O ja cię nie mogę. Patrzcie, jaka gąbka. Strasznie gruba. Ja wam tutaj pokażę tą z tej Trina Zima, czy jak tam, bo to też jest eyeliner z gąbeczką, ale w ogóle inaczej wygląda. Zobaczcie sobie, tutaj macie tą, zresztą widać firmę, a tam macie tą La Maskę. Ja wam tu przybliżę wszystko. Masakra, jaki gruby. No chyba tylko taką jaskółeczkę zrobić. Tylko tak odbić i ona się już robi. Strasznie gruby. Ten eyeliner, mało precyzyjny. Nie wiem, jakiś challenge sobie zrobię makijażowy, jak zrobić kreskę taką, takim grubym linerem. No zobaczymy, zobaczymy. Lecimy dalej, ja sobie tutaj jeszcze pozamykam i przechodzimy dalej, bo mi uciekła zatyczka. Dobrze, kolejnym produktem, jaki tutaj mamy, jest Ritual of Mer, Rituals, rozświetlająca mgiełka do ciała i do włosów. Tak ona wygląda, czekajcie. O, teraz jest widoczna. 20 ml, słodka pomarańcza i drzewo cedrowe. Psikniemy, jak zawsze. Czekajcie. O nie! O Jezu, ja naprawdę muszę jakieś soczewki albo okulary na te filmy zakładać. Psiknęłam sobie w twarz. Jeszcze raz, bo nie wiem, jak już to pachnie. Ładnie, podoba mi się, jak to pachnie. Bardzo ładnie. Intensywnie czuć pomarańcze i takie faktycznie drzewne zapachy. Nie jestem jakimś specjalistą, ale ja po prostu lubię perfumy, które mają taki ciężki zapach drewna. Bardzo ładnie pachnie. Podoba mi się. Może nie jakoś mega, mega, mega super, ale podoba mi się ten zapach. Spoko. 20 ml. Wreszcie coś z Rituals, co pachnie. Okej. Dalej, dalej. Chyba ostatnia rzecz. No jest to produkt, który bardzo często się pojawia w boksach, w kalendarzach, we wszystkim. I jest to firma We Are Paradox. I jest to firma z produktami do włosów. Tutaj mamy maskę czy w jednym. To jest odżywka, maska i krem finiszujący. Krem taki wykańczający. Mamy 50 ml tego produktu. Ja sobie używałam z tej We Are Paradox odżywkę i mam taki game changer w takim... takiej puszce, że można sobie nałożyć na końce. W zasadzie ten game changer zaczęłam używać od niedawna i szczerze powiedziawszy zapominam o nim, więc niewiele mogę o nim powiedzieć. Natomiast odżywka była w porządku. By śmierdziała trochę, zapach nie jest jakiś super urzekający, ale
odżywka sama w sobie jest w porządku. Co prawda, patrząc na cenę tych produktów, raczej bym tego nie kupiła, ale jak już będziecie mieli w boksie jakimś lub też kalendarzu czy w czymś takim, to możecie sobie przetestować. No bo tak jak mówię, te produkty bardzo często pojawiają się w boksach Look Fantastic, chociażby na przykład. Dobrze, kochani. O, już jest, to już był ostatni produkt, jeszcze sobie tak sprawdzę. Tak, to był ostatni produkt w tym pudełku z Glossy Box. I zaraz sobie przeliczę, tutaj mamy aż 5 produktów. Bardzo fajnie, 5 produktów, bo mieliśmy ten toner, mieliśmy mgiełkę z Rituals i ten do brwi to coś, liner i słuchajcie, i tą We Are Paradox. I uważam, że tyle produktów za darmochę, bo to był dodatek do zakupu po prostu, jeszcze ten kalendarz był na zniżce summa summarum, no to uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. I powiem wam, że strasznie mi się to spodobał mi się ten box, bo mamy ten 100 ml tego tonera. Nie, zastanawiam się, dajcie znać, czy byście chcieli to zobaczyć. Zastanawiam się nad subskrypcją, bo ja wam całkiem niedawno mówiłam o tym, że chciałabym zasubskrybować jakiś inny box, w sensie dodatkowo oczywiście, oczywiście. I tak się zastanawiałam nad tym Glossy Boxem, ale nie wiedziałam, mówię, może coś innego. No i powiem wam szczerze, że po tym pudełku jestem zaciekawiona, także dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, jak wam się podoba zawartość tych boxów. No i czy chcecie zobaczyć w kolejnych filmach zawartość pudełek z Glossy Box. Piszcie w komentarzach, czekam na wasze wiadomości, na wasze wpisy. I co? I spotkamy się w kolejnej fascynującej ekranizacji. Aha, jeszcze jedno, moi drodzy. Jeżeli podoba wam się ten makijaż, który mam dzisiaj, to zapraszam was serdecznie do filmu, bo pojawił się film z makijażem. Pierwszy film z makijażem. Także dajcie znać, jak wam się podoba i odsyłam was do filmu. A teraz już naprawdę się z wami żegnam. Miłego dnia, popołudnia, wieczora i do kolejnego filmu. Buziaki, pa!